Zaczynamy film z demontażu na grzewnicy w samochodzie Audi A4 B6. Nic nie grzeje za bardzo, jest zimka. O, zimka jest, a w samochodzie jest zimno. Trzeba najpierw zdjąć szybę. Gdzieś tu są te przewody, tu są przewody od nagrzewnicy, trzeba je odpiąć. Jeden przewód już został odłączony, teraz zostało jeszcze drugi, jedno to wejście i wyjście, plus tutaj dziurka jest do odpowietrzenia i zaraz to też odłączę. Jednak się nie da tak wyjąć tego. Trzeba jednak wyjąć akumulator, bo nie ma miejsca, więc wyjmujemy akumulator. Po wyjęciu akumulatora zrobiło się dużo miejsca, a więc mogę przystąpić do odłączenia kolejnego przewodu. Po odpięciu tych przewodów do nagrzewnicy postanowiłem taką rurką wydmuchać wszystko, co zostało w nagrzewnicy, żeby płyn się nie wylewał do środka przy odpięciu jej. No i zaraz zobaczymy, czy coś wyleci. Podłączyłem i wydmuchuję teraz ciecz chłodzącą z tej nagrzewnicy. Kolejnym krokiem to jest rozebranie tapicerki. Ja już tutaj troszkę podważyłem. Wystarczy troszkę śrubokrętem podważyć tutaj i tutaj, zdjąć, no, trzeba boczek od bezpieczników, mamy jedną śrubkę tutaj, drugą mamy tutaj, to niby ósemki, zaraz sprawdzę, trzecia śrubka. To jest tutaj. Trzy śrubki ósemki. Zaraz będziemy rozkręcać. Dobra, odkręciłem te trzy śrubki, gdzie mówiłem, faktycznie ósemką. I tapicerkę najlepiej od dołu popchnąć w tą stronę. Jest tutaj OBD2 i chyba będzie lampka. Nie wiem, też tego nigdy nie rozkręcałem jeszcze, ale wypadałoby to odpiąć przed wyjęciem wszystkiego. Zaczyna coraz być mniej miejsca tutaj. Tylko chyba trzeba tą śrubkę odkręcić. I tutaj. O. I tutaj tą śrubkę, szósteczkę. I wypadałoby odpiąć wtyczkę od gazu. Zobaczymy, powinna się nasza nagrzewnica ukazać. Faktycznie odjęłem tą obudowę. Była przykręcona dwoma szóstkami, śrubami. Wyjęłem też wtyczkę od gazu, bo jest przyczepiona do tej obudowy. Tutaj. I ukazała się nagrzewnica. O, teraz śrubki imbusowe trzeba poluzować. Jeżeli tu jedna, tam druga. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to powinienem ją zaraz wyjąć. Już poluzowałem, odkręciłem te imbuski, to złączę. Tutaj chyba idą szczelki gumowe. Zaraz wezmę, bo na pewno nie wszystko zostało spuszczone. Troszkę szmaty, bo jak będę pewnie to śrubokrętem podważał pomiędzy jednym a drugim łączeniem, to pewnie będzie i tak płyn jeszcze wyciekał, więc już szykuję się. Udało mi się jeden już ściągnąć, nie jest tak łatwo. Myślałem, że będę podważał i to wyjdzie, ale jednak trzeba ciągnąć mocno, odpychać. Dolne wyszło, teraz będę walczył z górnym, nie idzie to tak łatwo jak wszystko do tej pory, ale ta minutka, dwie i będzie dobrze. Udało mi się jakoś
wyjąć drugą rurkę. Teraz chłodnicę tylko trzeba wyjąć, ona jest wsadzana, a więc trzeba wyjąć. Tylko ta rurka troszkę tamta zapiera. Wyjmujemy. Normalnie jak w szuflady. Chłodniczka już wyjęta. A więc jutro trzeba zamówić nową. I tak samo złożyć wszystko.